Witam Was, witam, tutaj Wędrowicz i Polskie Granie. To jest pierwszy odcinek mojej drugiej już serii Let's Play. W tej serii zajmiemy się grą Tom Clancy Splinter Cell Double Agent, wydaną, o ile się nie mylę, w 2006 roku przez wydawnictwo Ubisoft. Jeszcze tylko malutką chwileczkę, zmienimy sobie ustawienia grafiki. Dobrze wiecie, że Was kocham, damy na najwyższe. Co by tu przestawić? Włączone wysoko. O, jest git. Menu jest dosyć uciążliwe. Ładuje mi się ta animacja, jakby była czymś ważnym. Gdyby nie można tego cholerstwa wyłączyć. Zaczynamy grę oczywiście na poziomie łatwym. Jak pewnie zdążyliście już zauważyć, nagrywamy w jakoś w rezolucji 16:9. Niestety nie jest to zbyt duży. Oj, bym się pomylił. Dobra, nieważne. Nie słuchajcie tego, co ja mówię. Tak wygląda właśnie ekran wczytywania, który zresztą już nam się wyłączył. Miejmy nadzieję, że gra wczyta nam się dosyć szybko. Posiadam oryginalną oczywiście, jakby nie patrzeć, grę. Kupioną jeszcze w dniu premiery w języku polskim. Mogę powiedzieć, że będzie to poniekąd Let's Play First Look. Czyli będę przechodził grę na ślepo, nie znam jej na pamięć. Nie przeszedłem jej nigdy tak naprawdę, może przeszedłem raz w życiu połowę. Teraz właśnie muzyka, mam nadzieję, że mnie nie zagłuszyła. Teraz będziemy właśnie świadkami dosyć krótkiej sceny, takiej mini odprawy. Przechodzimy w tryb cichy, przygotować się. Czas na moją emeryturę. Po prostu chcę ci zaimponować. Uważaj na niego. Kurde, ładnie tu. Mogę tam wejść do środka? Mogę. Nigdy nie wiedziałem, że można. O, co tu jest? Nie wiedziałem, że mogę tu jeszcze pogrzebać. O. Tak, no cóż, to żadna niespodzianka. Nie po raz pierwszy biegniesz radować świat, zamiast spędzić trochę czasu ze mną. Uważaj na siebie, słyszysz? Też cię kocham. Od Sarah Fisher. Oj. Wolałbym tego nie przeczytać. A dowiecie się później czemu. Pośpiesz się, Fisher. Zamknij się, nie będziesz mnie po ten. A tu jest coś? Tu można coś użyć? Nie można, dobra. No to ciśniemy do przodu. Jep. Plum. Kurde, naprawdę ładna grafika jest. Tak zauważam, że już pewnie wielu z Was o tym bardzo dobrze wie. Grafika gier stanęła troszeczkę. Oj. Nasze zadanie w tym miejscu. Informatorzy donieśli nam o podejrzanych typach kręcących się w tej okolicy. Pamiętaj jednak, że to zwykła misja wywiadowcza. Na teren elektrowni dostanie się poprzez ujęcie wody umieszczone na dnie jeziora. Szczegóły masz w obstacie. Robi się. Może pan na nas liczyć? Mam nadzieję, że słyszycie wszystko tak dobrze jak ja, ponieważ całkiem, naprawdę to było dla mnie dosyć trudne ustawienie tego wszystkiego. Wracając do tematu. Grafika gier i ogólnie grywalność ostatnio stanęła na dosyć niskim poziomie, jakby nie patrzeć. Gry się nie rozwijają, ponieważ wszystko musi być przygotowane także pod PS-y, Xboxy, SRES-y za przeproszeniem. Nie lubię tego. O! Fizyka też jest niczego sobie, trzeba powiedzieć. Chodź tu. Niech tu podejdzie, to ja go tu wciągnę ładnie. I... Jep! Po cichutku. Yeah! Leżysz, baby. I wychodzimy. Jesteśmy z powrotem. Wszystko w porządku? Jak najlepszy. Myślałem, że mieliśmy się tylko rozejrzeć. Nastąpiły drobne zmiany. Lambert, jakie znowu zmiany? O, właśnie. Strażnicy poinformowali nas o przybyciu na Islandię kilku islamskich terrorystów. Wszystkie poszlaki wskazują na tę placówkę. W takim razie trzeba zabrać stąd juniora.
nie został wyszkolony do takiej misji. Jest ciężarem dla nas obydwu. To niemożliwe. Zabrnęliśmy za daleko. Musisz kontynuować zadanie. Po prostu go osłaniaj. Zdjęcia satelitarne pokazują dwa sposoby na wejście do fabryki. Wspinaczka po kablu wysokiego napięcia na twojej 11 albo drogą na twojej 2. A może byś mi pomógł, co? Ta siatka jest pod prądem. Pod prądem, powiadasz. No cóż, czyli jednak muszę tam wejść. Znaczy wiem, że muszę. Wujek Władek? Nie, nie nazwę go Władek. Niech będzie Zygmunt. To jest Zyga. Odetniemy im tutaj prąda. Tak, bardzo inteligentne. Za cholerę bym tego nie zrobił, no ale cóż. Kurde, on ma bardzo ładny kombinezon. A teraz sprawdzimy, co tam Zyga ma w mailach. Włazimy Zydze na kompa, obadać jego kolekcję pornografii. Siatka pod napięciem. Nie wiem, po co wciąż wysyłam ci maile, nigdy mnie nie słuchasz. To bardzo poważna kwestia, a zdaje się, że nikomu na tym nie zależy. Siatka pod napięciem musi być cały czas włączona, żeby nikt nie mógł się przez nią przedostać. Mam gdzieś twoje zakłócenia na ekranie laptopa. Jeśli jeszcze raz usłyszę, że wyłączyłeś prąd kombinując przy korkach w stróżówce, to sami rozwalę, a potem twój laptop dostanie ode mnie kulkę. Zrozumiano? Od Omar Bowali do do wujka Zygi, tak? No rzeczywiście, na tym laptopie to on chyba tylko te numerki ogląda. Dobra. Chodź i pomóż mi. Dobra, sklej się. Ja tu muszę ładnie drzwi zamknąć, żeby zimno nie było. Co, tu śpi ładnie? Jak się te drzwi zamyka? Dobra, olać, będzie ci zimno, Zyga. Mam karabinek fajny. Gdzie ty stoisz? Tu jesteś. Właśnie. Chodź i wypchnij mnie w górę. Jezu, jestem złym człowiekiem. Jestem złym człowiekiem. Jeśli nie wiecie, co mnie tak rozśmieszyło, to dobrze dla was. Bardzo dobrze. Tu? Tak? Mogę tu wejść? O, mogę. Kurde, ładny jest ten księżyc. O. Co, ja mam po tym przejść? Ale fajowo. O. O kurde. Oj, oj, oj. Będzie trochę roboty. Jesteśmy w środku. Sam widzisz, Lambert. Nie ma możliwości, żebyśmy dostali... Ej, on się tu patrzył. Musi być jakieś wejście od strony dachu, przed szyby wentylacji. Mogę na niego skoczyć? Mam dla ciebie zadanie specjalne. Przyjąłem. Masz wyłączyć system wentylacji przy głównym wejściu, żeby Fischer mógł dostać się do fabryki. Zrozumiałem. Dlaczego? Co robią? Cześć Sam, co robisz? A nic, niosę sobie martwe zwłoki. Martwe zwłoki. Ta gra to jest jeden z niewielu przykładów, który pokazuje, jak piękny może być polski dubbing. Polski dubbing nie zawsze musi być złem. Panowie i panie, drodzy. Tutaj wyszło świetnie. Mirosław Baka w swojej świetnej roli, no... Ach, czego jeszcze chcieć? Jak słyszę Mirosława Bakę, do tego coś, co jest związane z akcją, no ludzie. O. Widzę, nadal mamy takie fajne te. A ja muszę widzieć, w jakim jestem stanie. A nie, to nie potrzebuję jednak do tego. Złapko, słabko! Super, alarm. Czekaj, nie zauważą mnie. A, już mnie zauważyli o bezjajce. Już nic nie zrobiłem, jakżeś mnie zauważył? Zobaczy mnie? Jaki kretyn! Poszedł dalej. Dobra, wąt stąd. Idźcie stąd, bo ja chcę z nim pogadać. Jeszcze mnie nie widzą. Jezu, jaki język, jakby jakieś warchlaki mówiły. Pewnie, czemu nie?
1977, nie rób mi krzywdy, proszę! Dobra, pamiętajcie mi kod do bramy, 1977. Ja tymczasem muszę schować tutaj Juska. Dobranoc. Idź tam sobie z powrotem do tej swojej przybudówki. Ja się tu muszę panem zająć. Jeszcze jednym. No. Idź. Idź, żulu. Islandczyku. Islandia, bardzo fajny kraj. Nie zauważysz mnie, nie zauważysz, nie? Nie! Powiedziałem, nie zauważysz! Naj. Dupa, wczytuję grę. Jesteśmy w środku. Nie jest za daleko, damy radę. Nie ma możliwości, żebyśmy dostali się. Ojejeje! Musi być jakieś wejście od strony dachu przed szyby wentylacyjne. Bon, mam dla ciebie zadanie specjalne. Niby taka łatwa, niby taka łatwa, już lamy strzelam. Zrozumiałem. Proszę. Tutaj sobie Władziu położymy. Położymy Władka. Dłużej bym nie wytrzymał na tym zimnie. Zresztą, kto mógłby nas tu znaleźć? To już koniec. Odliczanie się rozpoczęło. Mam nadzieję, że to słyszeliście. Otóż panowie tutaj mówią, to już koniec. Odliczanie się rozpoczęło. W małym intro nie dowiedzieliśmy się tak naprawdę, po co tutaj jesteśmy. O ile się nie mylę. A, odliczanie się już rozpoczęło. No za co? Przecież go nawet nie dotknąłem. Jesteśmy w środku. Mam nadzieję, że nie będzie wam przeszkadzać, że ten let's play będzie bardziej taki naturalny. Ponieważ no, Splinter Cell jest zdecydowanie trudniejszą grą od Mafii. Masz wyłączyć system wentylacji przy głównym wejściu, żeby Fisher mógł dostać się do fabryki. Zrozumiałem. Dobra. Gadaj z nim, bo ci zaraz wytnę z kulki. Nie mogę zabijać. Zresztą, kto mógłby nas tu znaleźć? To na cholerę mi ta butelka. Nie potrzebuję waszej butelki. Czemu on ma zielony kolimator? Co to ma być? O ile to jest w ogóle kolimator? Co on ma z celownikiem? Przecież jego celownik jest wielkości cebuli. Dobra. Streszczaj się. Władek. Teraz damy radę. Ta muzyka też jest świetnie nagrana, taka stresująca, jak człowiek się skrada gdzieś. No, no, Władziu, dajesz radę. Noż! Ayyata harlahu! Nie wiem, co oni mówią, ale brzmi fajnie. No nie mogę i znowu to samo? Nie, ja zaraz wracam, jak obadam, dlaczego oni mnie tak szybko łapią. Z2. Dobra. Sam widzisz, Lambe. Nie ma możliwości, żebyśmy dostali się od frontu. Średnio wiem, o co chodzi. Ale będę tak lamił aż do bólu. Zadanie specjalne. Przyjąłem. Masz wyłączyć system wentylacji przy głównym wejściu, żeby Fisher mógł dostać się do fabryki. Zrozumiałem. O, pistolecik. Tak, tak, już to słyszeliśmy. Odliczanie się rozpoczęło. Odliczanie się rozpoczęło. Czemu ich, nie wiem co, oni mają kałasznikowy, czy co, z daleka tak ciężko rozpoznać? Czemu one są takie brązowe? Nie wiem, jakby z brązu robione, czy z gdzieś miedzi. What the fuck? Cały w ogóle ekwipaż w ten... no, w zimowym camo, a bronie takie brązowe. Teraz cię spróbuję tak o złapać. Aaa, o to chodzi, muszę na kucaka. Nie mogę do niego podejść tak, bo mnie usłyszy. No spoko. Teraz sobie pogadamy, wujku z dzisiu. Potrzebuję od ciebie pewną rzecz. Tak! Kod od bramy? Pewnie, czemu nie? A, 1977, nie rób mi krzywdy, proszę!
Patrzcie, jakie to jest fajne. Ten koleś normalnie rusza oczami, co więcej, leci para z ust. W jakiej innej grze mamy tak zaawansowane modele postaci? Kurde, ostatnio wyszła Mafia 2, a modele nie są tak fajnie zaawansowane. Otwórz cicho. No bardzo cicho, coś mi nie wyszło. No co, ciebie też uciszymy? Ciebie też? No tu chodź, tu, do kąta, ładnie. A czemu dźwięku nie ma? O, jest dźwięk, coś nie tak miał. No, możecie zauważyć, że mam trochę zmieniony głos. Przepraszam, a chyba znowu nie będzie choroba składać. Teraz znowu obadamy wszystkie maile wujka Zygi. Co on tu ciekawego znowu napisał? Spoko, co jeszcze tu mamy? Nocna zmiana. Od Abdul Rahman Mukhtar do Hasan Muhammad. Jezu, skąd oni te nazwiska biorą? Jeśli jeszcze raz piszesz mnie na nocną zmianę, zacznę się ubierać na czarno, jak te wampiry z kiepskich amerykańskich filmów. Mam gdzieś, co jest napisane w tabeli obowiązków. Nie widziałem słońca od 2 tygodni. Widzicie, ta gra porusza prawdziwe problemy ludzi. Tak właśnie. Patrzcie, obezwładniłem go, a ten nadal oddycha. Bo go nie zabiłem, tylko obezwładniłem. To mi się podoba. Chodź, 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 tutaj, tutaj, tutaj. Chodź. Idziemy spać. Leżysz. Baby. Teraz ciebie trzeba obezwładnić, tak? Jestem nadal zielony, jestem nadal zielony. O kurde, jestem żółty. O, teraz ciebie, Zdzisiu. Chodź, idziemy. Tu się ładnie zakradniemy. Widzicie, na początku tak lamiemy, teraz jestem taki ninja. Idziemy. Macie fajne kominiarki. Masz brudno w nosie? Masz tam jakieś włosiachy czy coś? Jezu, jestem obrzydliwy. Tobie też dobranoc, tutaj taka nasenna orgia. O cholera, tam jest kolejny Zdzisiu. A czemu jestem żółty? Nie chcę być w żółtym stanie. O, tak jest, jestem zielony. Może tego Zdzisia sobie darujemy? Mogę go sobie tak odarować, chcę pójść dalej? Tam jest Zdzisiu jeden. A co będzie, jak go zabiję? Ojej. Cholera. Już nie chciałem. Nic nie zrobiłem. Wyłączyłem wentylację. Fischer, masz 10 minut. Dobra robota. Zostań tam i w razie czego osłaniaj Fischera. O, nic mi nie zrobili. Ty, nie wiedziałem, że mogę fajnie ludzi zabijać sobie. No se wcześniej już pozabijał. Tu coś mogę zrobić? Co, ktoś mnie zauważył? Skąd ty wiesz? Można już przejść od frontu, tak będzie szybciej. Pozwól, że pójdę i sprawdzę. Powtarzam. Jest tu ktoś? Jest ochrona sama. Cholera, jest. John! John! Odezwij się! Sam! Przejdź przez szyb wentylacyjny, nim ten znowu zostanie zamknięty. Co robimy z Johnem? Módlmy się, żeby cię nie zdemaskował. Tego też mogę zabić? Nie wiedziałem, że ja mogę zabijać na prawo i lewo. No ludzie, już dawno bym to załatwił. Weźmy. Mamy intruza. O. Niedorobiony dźwięk troszeczkę. Ojoj, zabili mojego kompana. Się lepiej odsunę, bo nie zauważą czy coś. Za 15 minut nic nie powiedział. Nie, ale mogliśmy bez problemu zapobiec jego śmierci. Za 7 minut. Sekwencja odliczania potwierdzona. Po mojej stronie wszystko w porządku. Co to znaczy, że start jest za 7 minut? O kuźwa, rakieta. Ale fajnie. Jestem na miejscu, Lambert. Widzę rakietę, jest uzbrojona i zaraz zostanie wystrzelona. Tego też sobie zabiję. Mam twój obraz na monitorze. Brak mi czasu na rozbrojenie rakiety.
dobre wieści. Możemy nie dopuścić do wystrzelenia rakiety. Tym niemniej eksploduje ona w miejscu startu wkrótce po tym, jak zablokujesz system. Ile zostało czasu? Na ewakuację? Nie więcej niż 60 sekund. No to do roboty. Dobra. Co zrobiłem? Otworzysz klapę dającą dostęp do rakiety. Zawór do jej otwarcia powinien znajdować się zaraz poniżej. Spoko. Czy mam coś na dół, tak? Jest tu coś? O, jest. Ale fajnie. Menu release. Złap się do komputera pokładowego rakiety i zablokuj system startowy. Jak to zrobisz? Natychmiast się stamtąd zwijaj. Tak, tak, to tutaj ludzie umierają. Tutaj ludzie umierają. Nagle się rakieta otwiera, ale nikt nie widzi, nie? O, to lubię, systemy hakujące. Cyk. 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 Rakieta. Widzicie, jak łatwo rakietę zhakować? O, zadanie wykonane. Tu tak? Mogę sobie wejść tutaj? Ja mam tylko minutę. O, lina. Chcą sobie wejść? A, mam się wspinać, tak? A co tak cicho? W ogóle tego samolotu nie słychać. O! Wsiadaj sam. Lambert, wiesz może o co tu chodzi? Ten Lambert jakiś grubawy. Kiedy odebrałem go z Islandii, nie przyjął ich dobrze. Trudno się dziwić, w końcu był tylko człowiekiem. Nic nigdy nie miało już być takie samo. No to w sam raz sobie czas wybraliście na reklamy. Podejrzewam, że tak właśnie kończyło się demo. Mówią, że jeśli coś cię nie zabije, to cię wzmocni. Cóż, sam nie zginął. Nie miał już nic do stracenia, więc podjął się najtrudniejszej misji swojego życia. Tak właśnie skończył w zakładzie karnym Ellsworth. Był traktowany na równi z innymi, ani lepiej, ani gorzej. Na pewno jednak musiał wiele przejść. Wyglądał strasznie. I to bez żadnej pomocy. Tak było od dnia, gdy zginęła Sara, jego córka. Tak myślałem. Nie cierpię patrzeć, jak dobry człowiek upada tak nisko. Do zobaczenia w piekle! Ty... W każdym razie mam nadzieję, że pozbiera się dzięki tej misji. Potrzebujemy go. Więzienie. To mordercze miejsce na ratowanie czyjegoś życia. Tak właśnie skończyliśmy pierwszą misję. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki, które raczej regularnie nie będą się pojawiać. Jakoś specjalnie dat nie mam ustalonych, ale będą się pojawiać zdecydowanie. Także zapraszam do subskrybowania mojego i zresztą także i Ghosta kanału Polska Granie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam do, jak już mówiłem, oceniania, komentowania, subskrybowania. To był Wędrowicz. Do usłyszenia.